I drugim rozumieniem szczęścia, na które Tatarkiewicz wskazuje, jest szczęście jako pewien stan psychologiczny, który można by określić jako stan ogromnej szczęśliwości. My byśmy może powiedzieli nawet stan euforii. Ta definicja szczęścia zakłada, że szczęście jest wtedy, kiedy odczuwamy bardzo silne, intensywne emocje. Problem jest taki, że możemy taki stan odczuwać zarówno poprzez osiągnięcie jakiegoś wspaniałego osiągnięcia, zakochania się, kiedy czujemy swoiste motylki w brzuchu, ale także kiedy na przykład użyjemy środków psychoaktywnych, prawda?